Hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z gry oczywiście, jaką jest oczywiście StarCraft Remaster. Wybaczcie, że się tak zamotałem, ale wiele rzeczy do zrobienia mamy. Co mi tutaj uciekacie? Rozwalaj ich, rozwalaj ilu się da. Dobra, zostawcie tych, już możecie zostawić. Ostatnio miałem problem, żeby rozpocząć tę misję, żeby jakoś to się udało, ale teraz jest już lepiej. Więc, czekajcie, co tu się dzieje? Gdzie ja mam próbniki? Dobra, są próbniki, nice. Już bałem się. Ej, w ogóle 2500 koła. Uuu. No, nie powiem, mało to nie jest. Dużo hajsu. A ty co tutaj robisz? Co ty tutaj robisz, powiedz mi? Dobra, załatwione, rozwalicie go. Pięknie, rozwalicie. Nie wiem, co się dzieje, gdzie ten typ próbował nam się tutaj wedrzeć, ale na szczęście rozwalony. Gdzie zostaliśmy zaatakowani? Żartujecie chyba. Chyba żartujecie, dawać, rozwalić go. Muszę od razu robić wszystkie ulepszenia, jakie tylko mogę. To wszystko musi szybko i sprawnie przebiegać. Takie jest przynajmniej moje zdanie. Inaczej w tej misji mogę mieć sporawe problemy. No ale dobra, zobaczymy. Dobra, wy to się wycofajcie. Dobra, gdzie moje próbniki? Kolejnego Nexusa raczej tworzyć nie będę. W ogóle, jako że udało mi się odeprzeć pierwszy atak, to myślę, że śmiało możemy zapisać. Tak jest, małymi kroczkami do przodu. Dobra, te dragony niech się też tutaj tworzą. Więcej próbników. No ja to bym szybko sobie, wiecie co, ogarnął tak naprawdę. Co, gdzie mamy? O, tu jest Feniks, dobra, tu jest Feniks, tu jest Zeratul, a to jest Tassadar, więc... Wszyscy gdzieś są. Oczywiście Feniks jest teraz dragonem, no bo przecież jego ciało zostało zniszczone niestety. Ale jak widać, dusza się trzyma. Dobra, dawać do nich. Czekajcie, gdzie my tutaj mamy? A, asymilator też jest. Dobra, tak, asymilator też jest, to dawać tutaj. W ogóle jednego zaraz dam do tworzenia jakichś tutaj ciekawych budynków. No żartujecie, znowu zostaliśmy zaatakowani. No jak widać znowu. Dobra, dawajcie tam. Kolejny w to miejsce. Kolejne niech się już tworzą. No nie mogę im pozwolić, żeby mnie tak atakowali bezpardonowo. No rozwalcie go tylko naprawdę szybko i sprawnie. Damy radę, pięknie. Dobra, tutaj ulepszenie poszło, tutaj się dopiero tworzą. W sumie was to sobie gdzieś chyba tutaj muszę zostawić. Dobra, mamy więcej tych. Tego już dajemy, słuchajcie, żeby kolejną bramę mi chyba przyzwali. No, przydałaby się jeszcze większa rekrutacja tych jednostek. Dobra, to się już tworzy. W ogóle dużo budynków na sam start otrzymałem. O! A co to ma być? Co to ma być? W ogóle czekajcie, czy oni mają jakieś aktywne maskowanie? Nie wiem, jak to u nich działa, ale wow. Działajcie, rozwalcie. Dobra. Nie tak to miało wszystko wyglądać. Dawać na nich. Pięknie, jakoś sobie poradziliśmy. To rozwalone. Kurczę, no wróg to nie czeka, słuchajcie. Bez wątpienia, nie czeka na nasze ruchy. Dobra. Ty też dawaj, może... Ty też nie pracujesz, co jest grane. Powiem tak, ja sobie już, słuchajcie, chyba potworzę kolejne działka fotonowe gdzieś w tym miejscu. W ogóle jedno to chyba zostało nam już i tak zniszczone, więc twórz to tutaj. Gdzieś tutaj może też sobie stworzę pylon, żeby... Dobra, zaryzykuję i większością moich jednostek ruszę w to miejsce. No nie chcę pozwolić im, żeby oni tak blisko mnie podchodzili. Na to nie mogę im absolutnie pozwolić. Dobra, więcej próbników. Jeszcze więcej próbników. Wszystkiego niestety wciąż za mało. Ta brama zrobiona, to dobra. Zeloci niech się tworzą. O, ty podejdź sobie tutaj. A wy co robicie? Czekajcie, widzimy go. To nie jest mój obserwator, ale nie da się go zniszczyć. Czy on jest jakiś, nie wiem, niezniszczalny? O co chodzi? Nie kumam. Dawajcie kolejne działka fotonowe. Pięknie. No, tutaj to dragonów. A ulepszenia też już poszły, więc lecimy z kolejnymi. Dobra, to wybudowałeś. Czekajcie, zakład robotyki. Czy my mamy zakład robotyki stworzony? Dobre pytanie, ale chyba nie. Zakładu robotyki chyba nie ma. Ja już tak naprawdę muszę zbierać potężną armię, żeby dowiedzieć się, gdzie my tutaj mamy kolejne jakieś potrzebne nam surowce. No bo bez nich to wiadomo, co będzie, jak nam się zaraz to wszystko pokończy. Dobra, znowu ktoś gdzieś atakuje, a nie. O, rozwaliliśmy to.
Mój obserwator, okej. Okay. No tak, bo to mój wykrywacz, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Czekajcie, ten tworzy. Jeszcze dajcie mi jakiś próbnik. Feniks to niech sobie tam czeka na spokojnie. Natomiast my przejdźmy się i zobaczmy, jak wygląda ta okolica. Tutaj jest kilka wejść. Na wszystkie tak naprawdę trzeba nieźle uważać. Nigdy nie wiadomo, od której strony wróg może zaatakować. Dobra, co ja tutaj mogę stworzyć? Archiwa Templariuszy. Archiwa Templariuszy też jeszcze nie są stworzone. No, dajmy, może więcej ich w tych misji będę... Może troszkę więcej ich będę używać. Dobra, tutaj wciąż nic nie ma. No, aż dziwna sprawa, no ale... Ale taka prawda, nic tam nie ma. Dobra, to już wybudowane. Obserwatorium, o! Dobra, stwórzmy sobie obserwatorium. Jasy wojownicy walczą z wrogiem. Łocie, panie! Dobra, rozwalać jego. Nie pozwólcie mu... Nie pozwólcie mu zrobić cokolwiek tutaj pięknie. Dobra, rozrywacz padł. A jak to zostaliśmy zaatakowani? Co tu się dzieje? No nie, biją nas z tej strony. Tak być nie powinno. Czekajcie, dawać mi te dragony. A wy to się w sumie wycofajcie i pomóżcie im. Dobra, gdzie my mamy jego? Gdzie mamy samego... Dobra, nawalamy ich. Kurczę, nie wiem też, czy to mnie samego nie rani. Zaraz, ktoś gdzieś walczy tutaj. O kurczę, dobra, Feniks żyje. Dobrze, dobrze, Feniks, cieszę się, że przeżyłeś jednak. Ej, no nie, dobra. Kolejne te mi tutaj wysyłają. Nie najlepiej, powiem wam, nie najlepiej to wygląda. Jak tam ulepszenia? Dobra, ulepszenia powoli idą do przodu. No i tak powinno być. Ale już czuję, że tutaj potrzebuję... Dobra, jeszcze jeden próbnik wytworzymy. No, boję się trochę o te surowce. Bo surowce są, a zaraz może ich nie być, co nie? No, taka prawda. Dobra, dawajcie tutaj. Nie wiem właśnie, gdzie mogę ich się spodziewać więcej. Tutaj mamy tych naszych mrocznych templariuszy. Chyba dość mocne też jednostki. Dobra, czekajcie, czekajmy na ulepszenia. To jest teraz najważniejsze. Żeby z tym długo nie zwleczkać. Zwiększenie ataku, no, zasięgu ataku, pięknie. A tutaj właśnie mamy obserwatorów. Pomocnicza stacja robotyki, no tego też nie mamy. Dobra, gdzie to jest? Pomocnicza stacja robotyki, dobra. Walnij mi ją gdzieś tutaj. To niech będzie. Ja sobie zaraz walnę jeszcze, wiecie co, działko plazmowe jakieś na przykład w tym miejscu. Też się może nam przydać. Dobra, mrocznych templariuszy też zaraz rzucimy w wir walki. A w ogóle może najpierw tego w ogóle wyślijmy, żeby nam trochę poszedł na, powiedzmy, że przeszpiegi, co nie? Trochę na przeszpiegi, co i gdzie tutaj mamy. No, tutaj więcej, jeszcze więcej jednostek niech się tworzy. O, rozrywacze. O kurcze. Dobra, oni tutaj mają większą bazę, jak widać, taką naprawdę sporawą. No nieciekawie. No łatwa misja to nie będzie. Dobra, tutaj naprawdę sporo jednostek i tak ma być. Dobra, oznacz ich sobie tutaj, no zobaczymy. O! Mamy dragona, no proszę, i to nie jednego wcale. Trochę was się tutaj ukrywa w tych konarach drzew. Dobra. Jeszcze więcej dragonów. Wszyscy gdzieś tutaj patrolują te obszary. Dobra, rozwalone. Jak nie odkryję tego, jak wygląda obszar wokół nas, no to co ja mogę zrobić? Nic nie będę mógł zrobić. Dobra, tutaj mogę, czekajcie, obrażenia od ataku skarabeusza. No dawaj mi to. Jak najbardziej. Dobra, więcej zelotów, więcej dragonów. Lecimy. Zobaczmy co... A, bo tutaj też jest podejście, oni... No, oni mogli stąd nas atakować, no ale tutaj na razie nic nie ma. Chwilowo, o, jest gejzer wespanowy, są minerały i to dużo minerałów. Dobra, słuchajcie, dajemy jeden próbnik, wytwarzamy. To będzie miejsce, które muszę absolutnie strzec. Strzec je trzeba. Nie możemy pozwolić, żeby niestety ci protosi, którzy stanęli przeciwko nam, coś tutaj zdziałali. O kurde, co jest grane? Ilu tych? Dobra, Zeratulu, dawaj. Dawaj te swoje pioruny, wykończ ich. Pięknie, poradziliśmy sobie jakoś.
Jakoś sobie poradziliśmy z olbrzymimi cały czas problemami, ale jakoś idzie. Dobra, Nexus postawimy w tym miejscu. No jeszcze wszystkiego jest i to sporo. W ogóle czekajcie, opracowanie burzy psionicznej, no w sumie... aha, to zwiększa energię, no to w sumie może na razie to. Tu ulepszenie poszło, tu się już kończy. Dobra, świetnie, świetnie, świetnie. Dobra, lecimy z kolejnym, więc ulepszeniem, pięknie. Dawaj mi tutaj od razu asymilator, od razu walniemy sobie też jakiś pylon. No i ogólnie jakąś, wiecie, wieżyczkę obronną na, tak na wszelki wypadek, żeby jednak jakaś tutaj była. Dobra, zbierzcie się w jednym miejscu. Dobra, Zeratulu, podejdź tutaj. Pięknie, są skarabeusze, no to oczywiście, znaczy rozrywacze ciągle je nazywam, nie tak jak powinienem. Co tu się dzieje? Dawaj ich tym, dawaj! O kurcze, dobra, dostają? No coś tam dostają, tylko... No nie, no nie! Oż ty, kurde! Dobra, słuchajcie, lipa, lipa, lipa i jeszcze raz lipa, tak to nazwę. Dawaj, 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 tylko żeby ci nie zrobili tutaj zbyt wiele. Kurczę, rozwalcie ich. Nie, no nie wierzę w to, co się tu dzieje. Nie, lepiej się wycofaj, lepiej się wycofaj. Masakra jakaś. O kurcze, oberwali. Ale dobra, żyją, pięknie. Zeratul załatwił sprawę. Ale ja nawet nie chcę myśleć, ile ja jednostek tutaj straciłem, naprawdę. Nawet nie chcę wiedzieć, ile my tutaj straciliśmy wszystkiego. Dobra, tu jesteś. Daj mi tutaj, tak na wszelki wypadek, jakieś działko fotonowe. Żeby jednak strzegło tego. No i sam niech idzie tutaj do tego. Kurczę, minerałów mamy teoretycznie sporo. A, to obserwatora. Zwiększenie zasięgu widzenia obserwatora. No wszystko się przyda. O, a ten jeden tutaj nie pracuje. Dobra, to ruszaj w to miejsce. Jak tam gejzer wyspanowy? No gejzerze jeszcze jest, ale no nie, no straty tutaj mamy absolutnie straszliwe. Dobra, sam muszę wysłać. Sam muszę wysłać kilka rozrywaczy. No dobra, niech i będzie, ale w ogóle jak mnie zaatakowali po cichu? To jest straszne, to mnie przeraża. Jak to się w ogóle im udało? Wiecie co? Może ten od tego wyspanu. Walniemy sobie tutaj więcej pylonów i ogólnie rozstawiłbym może sobie jakiegoś obserwatora chociażby. Dobra, wy tutaj wszystko zdobywacie co trzeba, ci jakoś pilnują terenu. Nie mogę tak tracić jednostek, nie mogę takich tracić, bez wątpienia. Dobra, trochę zelotów zawsze nam się przyda. No nie wiem, teraz powinienem tak naprawdę sam spróbować zaatakować jakiegoś wroga. I myślę, że może spróbujemy, używając dodatkowo no, tych rozrywaczy. Tylko właśnie, gdzie wróg ma bazę? Czy ma dobrze strzeżoną bazę? To jest tyle pytań bez odpowiedzi. Nie no, chyba ich rozwalicie, dobra. Okej. Pięknie, rozwalenie, udało się. Dobra, 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 twórzcie sobie te skarabeusze. Wyprzodem, a rozrywacze tyłem. Gdzie oni mogą mieć bazę? Dobre pytanie. Gdzie oni mogą mieć tutaj bazę? Bo czerwony wróg no, na pewno jest tam. Ale wątpię, że... Czekajcie, szybkość obserwatora. To jest dla obserwatora. No dobra, no niech będzie. Niech będzie, niech będzie. Dobra, na razie potrzebuję więcej rozrywaczy, coś tak czuję. Dobra, ruszajcie. O, tu jest jakieś przejście i to jest zwiastun tego, że może coś tam ciekawego znajdziemy w tym miejscu. Dobra, jak tutaj kolejne jednostki? Kolejne jednostki się tworzą, no i tak ma być. Tylko tych, no, już niewystarczająca ilość materiałów. Znaczy minerałów, a nie materiałów, dobra. Dobra, czekajcie, wiecie co, ja sobie zrobię nowy zapis, bo idę na zupełnie nieznany mi obszar. Jak to się skończy? No i ten obszar już widzę, że jest bazą. Bazą i to nie taką małą wcale. Dobra, wszyscy tutaj. Rozrywacze też tutaj. Dawaj, 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 dawaj. Nie pozwólcie im, rozwalcie im to szybko. O kurcze. Dobra, dobra, czekajcie. Dawać w nich, dawać w nich. Kurcze, przesuńcie się, bo ci nie mogą przejść. Oż ty. Dobra, potrzebujemy więcej, 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 więcej skarabeuszy. No, naparzać w nich, tylko z całej siły. Rozwalcie im te budynki, pięknie, dobra, jakoś to jednak przebiega. Pięknie.
O kurcze, nadchodzą. Nadchodzą, nadchodzą, nie dajcie im podejść, pięknie. Mamy to, mamy to, mamy to. Dobra, nie, dawać, dawać w niego. Kurcze. Dobra. Ważne, że atak przebiega w miarę skutecznie. Aczkolwiek innych jednostek to nie wiem, czy powinienem stąd na razie wyciągać, dawajcie. Dawajcie w to miejsce, dawajcie, niech się produkuje coraz więcej z rozrywaczy skarabeuszy, damy radę? No z wielkimi stratami, ale może jakoś się jednak uda. Dobra, wiecie co, ja coś czuję, że powinienem tutaj wysłać im. I to wcale nie takie małe wsparcie. No, wsparcie to tutaj się przyda, dobra, ty, dawaj też do minerałów. Tworzymy kolejnych. Powoli, powoli, oj, tutaj już produkcja trochę się wstrzymała niestety. No, dawać w niego, kurczę, no i zobaczcie. Dobra, spokojnie, spokojnie, myślę, że ta baza będzie, można rzec, opanowana. Gdzie mi strzelajcie tutaj? Dobra, ty przejdź i też spróbuj niszczyć. Dawać w nich, pięknie. Chociaż rozrywacza też straciłem, co prawda. Ale ważne, że jakoś to przebiega, baza wroga... Oj, co tu się dzieje? Ej, oż ty, kurde. Dobra, źle jest, źle się dzieje. Ja cię kręcę, dobra, nie tak powinno być. Myślałem, że nie będę atakowany, a tu proszę. Wróg sam tutaj się wycwanił i sam nas atakował, ale to jest inny wróg. Kurcze, ilu ich jest? To jest dobre pytanie. Dobra, rozwalcie to. No nie, zablokowali mi. Zablokowali mi ich. Dobra, muszę iść tam szybko, wspomóc je. Nie chciałbym, żeby mi zniszczyli te skarabeusze, no ale... A, oni chyba nie mogą ich atakować też w tym czasie, teoretycznie. Nie, więcej dragonów. Czuję, że tylko dragony mnie tutaj porobią. Dobra, ulepszenia. Ja tutaj ulepszenia powinienem też cisnąć. A też to trochę wolno idzie. Dobra, opancerzenie naziemne potrzebne. Co wy nie idzie? Ej, no nie! No nie, zablokowali mi kolejne jednostki, żartujecie sobie chyba. Kurcze, mają ich tu nieco. Dobra, chyba powinienem poczekać, aż skarabeusze coś będą mogły zrobić, dawać ich. Pięknie. Dawajcie. Pyknąć ich teraz tak szybko i sprawnie. Dobra, macie te skarabeusze, no to... Ej, no nie. Co oni mi tutaj znikają? O nie, dobra, skarabeuszy już mieć nie będę może. Dobra, rozwalać kogo się da i to tak szybko jak się da. Kurcze. Problematyczna sprawa, słuchajcie, trochę problematyczna sprawa. Ale ważne jest to, że... No wróg oberwał, bez wątpienia. O, tu macie tego swojego. O, aj, nie zdążyłem się wycofać. Tu mieli go, dobra. No cóż, dobra, nie, jeden niech zostanie. Drugi niech podejdzie i niech walnie mi tu jeszcze, wiecie, więcej działek fotonowych. No potrzebuję. Potrzebuję tego cały czas i to sporo. Dobra. Tutaj niech już każdy ma z nich... każdy z nich niech ma te swoje skarabeusze. Przejdźcie sobie kawałek. Tutaj ta armia została, ale ona niech zostanie. Ona jest mi tutaj potrzebna. W ogóle tutaj chyba w ten... No właśnie, to już się wyeksploatowało, więc w sumie dawaj w tą stronę do tego. Surowców troszkę jeszcze mamy. Ej, plus 5 do maksimum skarabeuszy. Czemu ja tego jeszcze nie zainwestowałem? Dawać to. Dawać to, śmiało, to jest mi potrzebne. Nie no, wróg oberwał naprawdę mocno. Wróg oberwał naprawdę mocno, ale... Ale... Nie wykończyliśmy go. Taka prawda, nie wykończyliśmy go. Powiem tak, tutaj nie wiem, czy nie ma jeszcze jednego mostu. Tak wygląda, no właśnie, tu jest jeszcze jeden most. Dobra, słuchajcie, spróbujemy. O, jacie, łocie, panie, co tu się dzieje? Ile oni tego tu mają? No nie, nie wierzę, kolejni nadlecieli. I to ilu? Dobra, zaraz stracę jakąś ważną dla mnie jednostkę i tyle będzie. Nie gincie, proszę was, pięknie, udało się. To oni tu wszystkich mi poblokowali. Aha, tutaj zresztą to samo, świetnie. Nie no, słuchajcie, ci ich templariusze robią swoje. Walczyć potrafią, chyba też muszę w swoich zainwestować, no ale wszystko w swoim czasie. Na razie bym wolał jak najszybciej rozwalić chociaż jedną bazę i zdobyć jakieś, wiecie, no może minerały. W ogóle nie idę w jednostki latające, ale no... Czy one są mi aż tak potrzebne w tym momencie?
No nie wiem. Dobra, dobra, podejdźcie, podejdźcie bliżej. Kurczę, ci to w ogóle nie wiedzą chyba, co się dzieje. Dobra, podejść tu i atakować. Gdzie wy lecicie? Ej, o co z nimi chodzi? W tę stronę, panowie, w tę stronę. No dziękuję, jeszcze jedno działko. No nie, zablokowali mi kolejne jednostki. Kurczę, wycofać się, wycofać się, wycofać się, wycofać się. Niech se podejdą jak chcą. Oni są w ogóle, kurczę, mocno też ulepszeni. Też niełatwy rodzaj przeciwników. Dobra, czekaj, 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 czekamy na nich. Dobra, to jest chyba ten moment, że mogę dosłać tam więcej jednostek. Jak ulepszenia? O, 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 kolejne. Kolejne ulepszenia w drodze są. Dragonów, a dragonów. Mam nadzieję, że dragony porobią mi tą robotę, bo... No mówię, no miało być lepiej. Miało być troszkę lepiej. Dobra, więcej działek fotonowych, to jest też pewne. Na wypadek kolejnych ataków. No lepiej, żeby miał ich kto ostrzeliwać, co nie? Dawajcie, 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 tylko żeby już się nie wycwanili. O, oni tutaj kombinują tutaj coś jeszcze porobić. Dobra, tego, 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 jechać i strzelać do niego. Jeden dobry strzał powinien wystarczyć, chyba. No, niekoniecznie, niekoniecznie. No, przejdźcie ten kawałek, no. Kurczę. Dobra, słuchajcie, no oni tutaj wykorzystują swoje sztuczki, które... Oszby was szlak, no nie wierzę. No nie wierzę, no i teraz te rozrywacze tutaj porobiłem. No nie, to są jakieś jaja, to co się tutaj dzieje. Inaczej tego nie nazwę. Dobra, więcej dragonów. Może jednak zeloci też nam się przydają. Ruszać, ruszać w tym kierunku. Co wy tutaj niszczycie? Ej, 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 ty chodź lepiej. A nie, więcej tych. Masakra, chciałbym zniszczyć im tę bazę. Ale nie zapowiada się na razie na to. Naprawdę się na to nie zapowiada. Może zanim ruszymy tymi wszystkimi dragonami. Wy to się wstrzymajcie. Sam bym wypuścił swoje, słuchajcie, skarabeusze i... No niech próbują. Niech po prostu próbują. Dobra, jak tam te minerały? No jeszcze są, jeszcze jakoś są. No tylko, że ja to, biorąc pod uwagę to, co ja tutaj straciłem, to ja po prostu pytań nie mam. Muszę sobie tutaj jeszcze z jakiś pylon co najmniej stworzyć. Gdzie są skarabeusze? No, ruszać się w tę stronę. Dobra, obrywali, pięknie. Dobra, więcej działek fotonowych. Ja tu potrzebuję tego na kolejne takie ich ofensywy. Ej, idą to z masakra. Rozrywacze idą i idą i idą i dojść nie mogą. Tutaj mogę zwiększyć szybkość. Łocie, panie, co tu się dzieje? O kurde, dawać ich. Tylko szybko i sprawnie, proszę. Czekajcie, niech się już wytwarzają kolejne. Masakra jakaś. No wysadźcie ich. No nie wierzę. No nie wierzę, człowiek miał taką teoretycznie przewagę. A oni znowu to odwalili. No strzelaj do tych, strzelaj do tych. Kurde, no nie mam pytań. Szybciej, 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 zestrzelcie tego, zestrzelcie tego. No nie, zaraz mi rozwalą tego rozrywacza, no. Strzelać do niego. Jacie. Nie no, masakra, masakra, jedna wielka masakra. To się tutaj dzieje. A ja cały czas dążę do tego, żeby chociaż udało się... Żeby chociaż udało się załatwić tego... Tego jednego przeciwnika, który jest tutaj, tego czerwonego, co nie? No było, byłoby miło. Ulepszanie zakończone, dawaj mi kolejne ulepszanie w takim razie. Fajnie, że wszystko mamy, że jakoś leci. W ogóle tych próbników to chyba więcej do wyspanu wyślę, bo czuję, że wkrótce może mi tego braknąć. Dobra, twórzcie to, twórzcie tego ile się da. Łocie, panie, co tu się dzieje? O kurde! Dawaj, 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 dawaj na nich. Niestety tym tylko i wyłącznie dragony cokolwiek porobią. O, padnie, padnie. Fajnie. Fajnie, że jednak padną. Dobra. Spróbujemy jeszcze dzisiaj, słuchajcie, jedną ofensywę na oby. To była taka naprawdę... A może jednak niech pierwsze skarabeusze lecą? No nie wierzę. Co tu się dzieje? Nadlatują kolejne. To ten ich przeklęty lotniskowiec. No i niestety ten ich lotniskowiec robi swoje. Dobra, ja tutaj chyba muszę naprawdę potworzyć sporo, ale to naprawdę sporo wszelkiej maści tutaj
tych działek fotonowych. Bez tego nie ma co. Pięknie, padły. No i wszystkie leżą. Tak ma być. Tak ma być. Dobra, proszę, no niech ta ofensywa w końcu zadziała jak należy. Dobra, o nie. Co mi tutaj podchodzicie? Dobra, tych pyknijcie ich. To proszę skutecznie, o nie, ich rozrywacz. Jego, pięknie, rozwalone. Kurcze, zaraz zablokujemy się, rozrywacza. Pięknie, leży. Ale jakie straty u mnie? No nie wierzę. I kolejny rozrywacz. Na niego wszyscy. On ma nie zaatakować. Mam to gdzieś. Inni mogą przeżyć, rozrywacz ma nie przeżyć. Uff. Mamy go z głowy, tylko szkoda, że nie pomyślałem, żeby potworzyć sobie już kolejnych więcej, co nie? No przydałoby się. Niewystarczająca ilość minerałów. Ile ja już to raz dzisiaj słyszałem? Jego bić. Tu jakoś się trzymacie, a dobra, wy mieliście do wyspanu lecieć. Tak zróbcie. Dobra, rozwalić go. Jeszcze więcej dział fotonowych, proszę, w to miejsce. Dobra, rozrywacze gdzieś tam w toku, zeloci też. Radzicie sobie? A, wy se radzicie, nic se nie radzicie. Co tu się dzieje? Kolejni. Dobra, dragony, dawać w to miejsce. O, niech się wbiją tutaj w całą masę moich działek fotonowych. Tak jest, tak ma być. Dokładnie. Patrzcie, no i teraz ta się mogę bronić. Tutaj jakoś można. Dobra, znowu mi kogoś poblokował. Ej, gdzie oni są? No nie wierzę, tutaj naprawdę. Naprawdę tu mnie atakujecie w takim momencie. Dobra. Kurczę, a już widzę, jaka sprawa jest, słuchajcie. Lipa z minerałami, no ja wiedziałem, że to w końcu nastąpi. No ale musiało teraz, dobra, dawać tutaj. Przekierowujemy większość próbników do tego miejsca. Okej, no tutaj chyba w miarę się bronić już możemy. Dobra, gdzie te jednostki? Dobra, was wysyłam już dalej, pięknie. Gdzie ja tutaj posłałem te moje jednostki? Ej, czy to jest cała armia, którą chwilowo posiadam? Czy mi się coś wydaje? Nie, dobra. Wy jesteście tutaj, no ale nie, no, straciliśmy ich zbyt wielu. Dawajcie w to miejsce. Rozrywacze, to samo, proszę tutaj. Nie no, lipa z minerałami, ewidentna lipa z minerałami, no ale przynajmniej jakoś może będę się już teraz mógł bronić tutaj. Tylko że oni tutaj też mają minerały i jeżeli ich szybko nie zdobędę, no to wiecie, jak to będzie. W ogóle mój cel to jest zniszczyć serce konklawę. Coś czuję, że do samego serca konklawy to jeszcze, oj, długa droga. Dobra, dawać mi to. A tu, no tak, ja tutaj posłałem całą masę armii. Dobrze, wszystko kontroluję, już się bałem naprawdę, że straciłem kogoś i nawet o tym nie wiem. To ulepszenie, to jest dla wahadłowca ulepszenie. Dobra, tutaj już wszystko, co chcę podlecieć szybko, to szybko niszczymy i tak ma być. Tak ma być, tu ulepszenie leci. Dobra, jeszcze jeden skarabeusz, już tak na zapas, niech ich troszeczkę się potworzy. No i lecimy. Lecimy, panowie, lecimy. Dawać te skarabeusze. Dobra. Was sobie dam na jedynkę, was na dwójeczkę. Ja już naprawdę liczę na to, że to w końcu zakończymy. A czy zakończymy? Chyba zbyt szybko chciałbym to wszystko ogarnąć, ale aż tak łatwo nie jest. Dobra. Easy. Widzę, że minerałów mało. Ale w produkcji zawsze ktoś musi być. Co do tego wątpliwości nie ma. Dobra, podejście. Pięknie. Dawać na rozrywacza. Szybko. Brde, za dużo nam zrobi. Pięknie. Nie, tego. Dawać. Rozsadźmy ich w końcu. Zakończmy te ich robotę tutaj u mnie. Dobra, więcej tych. Pięknie. Nie no, proszę, to musicie zakończyć w końcu. To musi jakoś się skończyć, dobra. I tego. Dobra, strzelajcie do nich. Ładnie. Muszę im spróbować, słuchajcie, zniszczyć w miarę szybko tą bazę.
Dobra, wszyscy w to miejsce, wszyscy w to zajęte miejsce. Damy radę? No, raczej kiepsko. No właśnie, no i było dużo jednostek, no i może znowu jednak za mało. Ale i tak, że przeciwnik mnie na razie, wiecie, no nie atakuje, oni jakby wiedzą, że to im nie wypali do końca. Dobra, dawać go. Dawać go, tak pojedyncze jednostki trzeba im chyba niszczyć. Serio, mam wrażenie, że oni są chyba bardziej ulepszeni od nas. Ile wy macie? 2, 2, 2, no w sumie, no trochę chyba silniejsi. No dawać, kolejny dragon, który gdzieś tam stoi. Pylonem zajmiecie się potem. Ej, czemu te jednostki tak szaleją? Ja tego nie kumam. Każę iść im w to miejsce, a oni idą w ogóle nie tam, gdzie powinni. No rozwalcie go w końcu. Ile może to zajmować? Dobra, tylko rozrywacza nie znajdźmy. Tylko żadnego rozrywacza nie znaleźć. Ważna sprawa. Oho! Dobra, czekajcie. Przemieść te jednostki. Podejdźcie blisko i nawalać w niego. Pięknie, nie zdążył. Uff. Nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę, że im się to nie udało. Dobra. Zaraz im Nexusa rozwalimy, to może będzie mniej więcej spokój. Dobra, więcej tych. Nie. Co mi go bijesz? Kurczę, kolejni. W ogóle nie wiadomo, skąd oni się biorą, naprawdę. Czy wróg z wszystkich możliwych miejsc wysyła te swoje jednostki? No i nie. Zaraz mogą być kolejne duże straty. Nie pozwólmy na to. Wszyscy w to miejsce. No i chyba niestety bez strat się... No, bez strat się nie obejdzie. Dobra, więcej rozrywaczy. Kolejne jednostki. Ruszać. Masakra. Oni tutaj mają minerały. Chciałbym je szybko przejąć, ale... Ale no właśnie. O kurde. O kurcze, dobra. Dobra, jednak słuchajcie, jednak zapominamy o ataku. A co chwilę tak zmieniam zdanie. Ale jak tego nie robić, skoro... O nie. Jazda, pojechać te skarabeusze. Rozwalcie je. Pięknie, udało się. No nie, Zeratul zginął, no nie wierzę, słuchajcie, jak to się udało, podziało w ogóle. Dobra, spokojnie, czekajcie, ja spodziewałem się, że tak się może stać, że niestety jak rzucę większość moich jednostek w wir walki, to wydarzy się coś naprawdę złego. No dawaj, tymi piorunami. Uciekajcie stąd. Żeby podeszli tutaj i walczyli z tymi moimi działkami, to będzie okej. Dobra, wy jesteście na miejscu. No, szybko, no... Kurczę, te jednostki, słuchajcie, zeloci jednak w walce z takimi jednostkami, no to robią swoje. Też mam wrażenie, że ci moi to też jakby mogli atakować trochę szybciej, a im się nie chce. Żyjemy jakoś. No, żyjemy, ale trzeba jeszcze rozwalić tego. Dobra. No nie, no tutaj w ogóle u mnie produkcja stanęła, słuchajcie, jakichkolwiek jednostek. A powiem wam, że nie wygląda to za ciekawie. To naprawdę nie wygląda za ciekawie. Wow. Tych templariuszy można tworzyć, ale czy to jest pomysł? Czy sobie poradzimy z tym jakoś? W ogóle chyba przyzwę sobie jeszcze jedną bramę. Tak już na zapas, niech tych jednostek będzie... Będzie troszeczkę więcej. Nie, no moja baza, powiem wam, że no... Niestety oberwała i to znacznie więcej niż myślałem. Znacznie więcej oberwaliśmy niż przewidywałem. Surowce powolutku nam się kończą, a ja cały czas nie przejąłem bazy. No nie tak to powinno wyglądać, nie tak. Mam wrażenie, że niestety za mało inwestowałem w samych zelotów. No ale właśnie, oni kosztują tutaj całą masę minerałów. No niby tych próbników jest tutaj dużo. Niby powinniśmy wszystkiego mieć trochę. Ale cóż, jak to wygląda w praktyce, to chyba nie muszę nikomu mówić. Dobra, te jednostki sobie gdzieś tutaj rozstawię. Niech one to mniej więcej pilnują. No, albo w sumie po co mam tak daleko się wychylać? Stójcie tutaj. Zeratul zabił 10, Tassadar 9. Coś tam próbują, coś tam robią. Dobra, jak tam te moje jednostki? Mamy kolejną bramę. Dobra. Jacy wojownicy walczą z wrogiem? No nie, no...
Żartujecie, żartujecie sobie, prawda? Dawać na niego. Wy na tego. No ja nie mogę stracić tych. No, szybciej, 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 dobrze. Wy się ustawcie tutaj, a tutaj już widzę, że chyba kolejny atak będzie prze... No, aha. No i jest przeprowadzony kolejny atak. Rozwalili to? Niestety rozwalili. Gincie szybko. No nie, no nie, 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 nie. Nie, dzisiaj to jest jakieś szaleństwo. Ta misja to jest jedno wielkie szaleństwo. Ruszać, 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 bronić się. Nie pozwólcie im się przedrzeć. Nie no, katastrofa, tyle to nazwę. Katastrofa póki co. Arbiter protosów też tutaj działa swoje. Dobra, padli. Jako tako, chyba padli. Dobra, więcej zelotów. Dragonów już miałem aż nadto, no to teraz myślimy o innych jednostkach. No tylko... Tylko czy ja naprawdę, czy w ogóle dobry pomysł było, że ruszyłem od razu, wiecie, w tą stronę? Może tamta baza była łatwiejsza do zdobycia? Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć, która baza łatwiejsza, która trudniejsza. Ważne jest to, że mamy problemy, które widać. Problemy, które naprawdę widać. Dobra. Dobra, mimo tego, że tutaj oczywiście kolejne jednostki niech stoją gdzieś w tym miejscu, to was wszystkich przekierowuję tutaj, come on. Spróbujemy raz jeszcze. Co z tego, że zdobędę bazę, jak oni pewnie większość minerałów już wydałem będą. Też się może tak stać. Dobra, dawajcie, dawajcie w to miejsce. Spróbujemy raz jeszcze. Jakiegoś genialnego pomysłu. Dobra, tutaj już na maksa, tutaj też na maksa się wytwarzają, no i tak ma być. Dobra. Więcej skarabeuszy poproszę. Przede wszystkim mam dziwne wrażenie, że ja dużo jednostek tracę, jak ich rozrywacze mnie biją, co nie? Coś takiego może być. No i przedrzeć się przez ten most to też jakaś po prostu istna masakra. Dobra, wiecie co, dawać mi punkt zborny wszyscy w jednym miejscu, bo wy jakoś tak bez sensu się w różnych miejscach pojawiacie. Dobra, próbujemy. Rozwalicie to? Jakoś się udało, czy ktoś nadejdzie? Dobra, już widzę, że ktoś tam jest. O nie, nie, nie! Dawać go, dawać go, dawać go! Kurczę, dawać kolejnego! Dobra, moje rozrywacze niech szybko tu podejdą. Mhm, i o tym właśnie mówiłem. Tak się traci armię niestety. W moim wypadku, podczas nieprzemyślanych idealnie ataków. No. Dobra, musimy szybko rozwalić te gwiezdne wrota, ogólnie wszystko co tutaj mają. Spieszcie, o nie, 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 nie. Czy jest jakiś dragon wolny? I znowu kurczę, zapomniałem o jednostkach, które latają. No, dawać ich, dawać ich, dawać tego skarabeusza. Rozwalony, pięknie. Dobra, rozwalajcie, rozwalajcie wszystko, co oni tutaj mają. To jest teraz... No, tutaj, 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 atak! Nie. Powiem wam, że mimo wszystko chyba wczytam sobie ten atak, bo... A, no właśnie, właśnie. Cały czas czegoś mi tutaj brakuje podczas tego ataku. Cały czas czegoś mi brakuje, żeby to dobrze ogarnąć. Może podejdźmy sobie w ogóle tutaj. To był ten jeden most, który też już miałem, no jakby nie patrzeć, ogarnięty. Częściej save'y i takie skuteczne działanie po prostu przeprowadźmy. Wiecie co? Zróbmy tak. Strzelcie w tego. Pięknie. W sumie muszę ich tak wyciągać po prostu. Może to jest najlepszy pomysł. Nie podchodzić tam, póki nie ma po prostu takiej potrzeby. Póki tej potrzeby nie ma, to nie podchodzić. Rozwalcie Nexus. O, nie, 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 nie. Oż wy. Wysłali swojego. Ale dobra. To wyciąganie może być pomysłem. Dobra, i szybkie rozwalenie Nexusa. Proszę, musicie to zrobić. Dobra, jeszcze kilka jednostek. Jeszcze jeden. Nie, nie podchodźcie, nie podchodźcie. O, jest skarabeusz, okej. Dobra, skarabeusz rozwalony. Nadchodzi kolejny. No nie wierzę, rozwalił mnie. Z jednej strony to się wybiliśmy nawzajem, jakby nie patrzeć. Dobra, nie, 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 skupcie się na ich próbnikach. Ej, no, trochę, no może i niedużo, ale jednak surowców tutaj mają. Dobra, wysoki templariusz. Pocisnąć go, szybko.
Kolejne rozrywacze. Łocie, panie, jaka tu... Ej! What? Nie, dobrze, moi drodzy, słuchajcie. Ja wiem jedno. Ten atak rozpoczniemy raz jeszcze w kolejnym... W kolejnym materiale. No to trzeba naprawdę mądrze przemyśleć i niestety nie zostawiać nigdy bazy pustej, bo... No zresztą widzieliście, co się właśnie wydarzyło. Co z tego, że zaatakowałem wroga? Co z tego, że... Prawie zająłem ich bazę. No skoro oni tu sami nas zaatakowali, no i prawie... Prawie zniszczyli mi moją bazę. No bo co z tego, że przejmę ich, skoro stracę własną? Myślmy tak, wiecie, w miarę... Ej, no nie. Dobra, teraz tam muszę czekać, aż to przestanie działać. No nie wierzę. Cwaniaczki, no nie powiem. Dobra, tasadarze, ty tutaj się ustaw. Dragony, na dragony czekamy. W ogóle jeszcze jakieś ulepszenia? Nie, ulepszeń to tutaj już... Oho! O tym mówiłem. Dobra, dawaj to. Więcej razy, niech to jakoś działa. Wycofaj się. Pięknie, dobra. Swoje obrywali. Bijcie kogo się da. Dobra, wybroniliśmy się. To jest chyba... Ej, co jest grane? Co tu się odwaliło? A, bo on burzę z piorunami nam walnął. No nie wierzę. Chcecie mi powiedzieć, że ja w tym czasie, kiedy się broniłem, znowu straciłem... Tak, straciłem dwa rozrywacze jakimś sposobem. Nie, naprawdę, ja to będę, słuchajcie, wczytywał milion razy, ale no nie może być tak, że ja po prostu tracę... Tracę rozrywacze i takie, ho, niech będzie, w sumie czemu nie? Nie no, tak być nie może. Dobra, was to wycofam. A, oni w ogóle stąd nadeszli chyba. Tak to przynajmniej wygląda. Że wy stąd nadeszliście. Dobra, raz jeszcze, próba, po prostu. Nieskończona ilość prób, ale... O dobra, nadchodzą. Dawaj ich, jeszcze raz dasz radę zaraz z tej burzy chyba pyknąć. Szybciej, rób swoje. Przez ten krótki czas, póki jeszcze możesz atakować. Dobra, dawaj, jeszcze jedna burza psioniczna, jeszcze jedna. Kurczę, z problemami, ale wybroniliśmy się. Okej. Tak może być. A tylko, że tutaj już podchodzą kolejni. Świetnie. Tego właśnie potrzebowaliśmy. Jeszcze ataku z tej strony. Minerały powoli nam się kończą, więc niestety już tak długo nie będę sobie kozaczył, co nie? W wytwarzaniu tutaj tych jednostek. Więcej zalotów poproszę. No i was wszystkich tutaj przesyłam. To miejsce trzeba będzie zaatakować raz a dobrze. No ale dobrze, moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj odcinek długi. Mam nadzieję, że tego nie zepsuję, że w kolejnym materiale pójdziemy z tą misją do przodu, chociaż nie wiem, czy ją zakończymy. Jeżeli wam się podobała, zostawcie lajka, subskrybujcie, a my widzimy się wkrótce. Do zobaczenia, więc cześć i czołem i na razie. Hej!